Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Stardew Valley. Słuchajcie, powolutku kończymy wiosnę. Dzisiaj będziemy mieli przedostatni odcinek właśnie z wiosny drugiego roku i będziemy obchodzić dziś urodziny Pierre'a. Ja, tak jak wspominałem wcześniej, mogę jednak zrobić to, co Pierre lubi najbardziej, czyli to. Mam wszystko, czego potrzeba, jakimś cudem, to głównie dlatego, że randomowe rzeczy ze sklepu Pierre'a kupiłem, takie jak właśnie mąka czy olej i inne pierdoły. No, jestem gotowy, oczywiście to wszystko wydarzy się jutro, a dzisiaj będziemy mieli taki zwykły, luźny dzień. No nie wierzę. Nie wierzę, nawet nie będę musiał, słuchajcie, tego przygotować. Linus po prostu mi tą potrawę dostarczył. Tak po prostu. Stary dobry Linus, dziękuję ci bardzo. O wow, jestem zaskoczony. Czekajcie, wrócimy na momencik tylko do telewizora. Zobaczymy, co się będzie działo. Jutro będzie pięknie, słonecznie. A duchy są dziś... No nie, są w złym nastroju. Myślałem, żeby się wybrać może do kopalni, ale skoro tak, to bez sensu. Okej. Tego jeszcze nie było, słuchajcie, to jest program, który mówi o gildii poszukiwaczy przygód i o tym, że Marlon ma pewne fajne nagrody dla osób, które zdecydują się pomóc mu w eksterminacji potworów z okolicy. Spoko. Słuchajcie, oczywiście już nic nie siejemy na tych polach, ponieważ jest za mało czasu, żeby nam to wszystko wyrosło. Kończy się miesiąc i nie jesteśmy przygotowani. Czy to mi jeszcze wyrośnie? To jeszcze powinno wyrosnąć. Wątpię, żebym to siał ze świadomością, że to już nie zdąży wydać plonów. Dobra, ziemniory do końca zbierzemy, zobaczymy, co się dzieje, słuchajcie, w szklarni. Dobra. Szybko te chaszczy wyrastają, dopiero co je ściąłem, a już są takie w miarę konkretne. Dobra, truskawek na razie nie ma. Możemy zejść do jaskini. Dawno nie chodziliśmy do jaskini. No, pusto. Cześć, kocie. I skoczymy sobie do zwierzaków. Tylko najpierw sprzedam ziemniaki, żeby mnie zawalały miejsca w ekwipunku. Dobra. Najpierw krowy. Świnioki podejrzewam, że już niedługo będą. I czego ja się mogę spodziewać po świniokach, wy mi powiedzcie? Bo z tego co rozumiem, to one mogą mi znaleźć trufle, no ale nie znajdą chyba tutaj w zamkniętej oborze, co? Pewnie będę musiał je wypuszczać gdzieś na zewnątrz. Nie wiem, właściwie możecie mi po prostu w komentarzach napisać, jak one działają i jakie rzeczy można od nich uzyskać. No, dobra, poszło. To już ostatnia na szczęście. Spadamy stąd i lecimy do kurczaków. No dzisiaj słabiutko widzę. Nic ciekawego u nich nie ma. Trudno. Dobra, idziemy to wszystko poprzepalać w tym momencie. A potem. Co by potem porobić? To jest dobre pytanie. Może skoczymy się do Wizarda, co wy na to? Dawno nie byliśmy. Kurde, full mleka mi się zebrało? Nie spodziewałem się. Wydawało mi się, że mało tego jest. No cóż. Dobra, owoce powinniśmy już zabrać, bo już są dwa dni. Dwa dni już czekają na zbiory. Przypominam, 3 to jest max, po trzecim już się tam chyba nowe przestają pojawiać, do czasu się je zbierze. Czy wszystkie słoje są zapchane? Są, dobra. Okej. To skoczymy, słuchajcie, po Solar Essence'a, żeby Wizard coś od nas dostał. Gdzie mogę mieć Solar Essence'y?
Tutaj pewnie. Oczywiście. Albo Wojtę Sensa. Po co mam marnować na niego Solar Essensy? Czy ktoś tam jeszcze mieszka? Nie. Czy co jest dzisiaj? Nie. Ani cyganki nie ma, ani nic innego ciekawego. Dobra, to lecimy tak po prostu. Zbliżamy się powolutku do miliona zebranej kasy na tej farmie. Ekscytujący moment, bo to jest ta najważniejsza suma, którą trzeba zebrać w trakcie swojej przygody. No i fajnie, że na luzaczku uda nam się to zrobić. Prawdopodobnie jeszcze wiosną. Kto tam wyszedł? Jazz, no możemy się przywitać, ale tobie sensa nie dam. Czaisz, sąsiedzi przez półtora roku, ona mówi, że nie może gadać z obcymi. Ach, cóż poradzę. Skoczymy oczywiście do lasu. Nałupiemy sobie troszeczkę hardwooda. I dopiero potem udamy się do wizarda. O, grzybki. One chyba rosną tylko w tą porę roku. Dobra. I jeszcze tu na dole. Możemy się zwijać. Jak my w ogóle stoimy z Wizardem? Gdzie on jest? Jest Wizard. Jeszcze jedno, być może dzisiaj dobijemy 10 gwiazdki z Wizardem. Wątpię, żeby były z nim jeszcze jakieś kolejne scenki na 10 gwiazdek, ale sukces to sukces. Swoją drogą, ostatnio coś się ruszyło w końcu w temacie aktualizacji do Stardew Valley. Wiem, że gra do końca przyszłego chyba miesiąca ma mieć swoją premierę na macOS-a. Dobra, masz. Ach, jeszcze 9. No, ale to już dużo nie zostało. Skoczymy do myszy? Zobaczyć co z tego, z kapeluszami? Być może coś nam się odblokowało, jakieś achievementy były, a ja nawet nie pamiętam. Zresztą fajnie jest od czasu do czasu sobie zmienić w tej grze nakrycie głowy, tak żeby się nie nudziło. To było jeszcze niżej? Chyba jeszcze niżej. Na to by wyglądało. Tak, zdecydowanie, tu jest taka wysepka. Co to za dźwięk? Nie, tu kładki nie ma. Tu na dole nic chyba się nie dzieje. Okej, zaciekawił mnie ten dźwięk. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia co to było. I co my tu mamy? Mysie uszka, tego chyba nie było. Hunter's Cup. Nie no, są prawie wszystko kobiece czapeczki. Weźmy sobie tego Hunter's Cupa, zobaczymy jak to nam będzie pasować. To jest zwykła czapka z daszkiem? Tak, całkiem sympatyczna. Muszę przyznać. Nie jest najgorsza, możemy sobie jej przez kilkanaście odcinków poużywać. Jak nam się odblokuje jakiś kolejny achievement, to sobie wrócimy do myszy i kupimy jakąś inną czapajetę. A ta jest okej. O, cześć. Ciebie się tutaj nie spodziewałem. Okej. Ona jeszcze nie wie, że decyzja jest inna. A tak naprawdę Lia się okazała również bardzo sympatyczną osobą. Musicie przyznać. O, wiem, gdzie się objemy. O Jezu, prawie Emil zobaczyła, jak grzebie w śmietniku. Byłby przypał. Dobra. Idziemy, słuchajcie, tymczasem do
tego domu, odwiedzić Kenta, jeśli jest. A chyba go nie ma. Nope, nie ma. Zobaczmy, być może jest za domem. Być może jest za domem przy swoim drzewie. Oczywiście, że jest. Wraca Jody akurat. Okej, okay. Właśnie powiedziała to, co lubi Kent. O, Vincent chyba zaczyna mnie lubić, bo powiedział, że nie jestem tak nudny jak większość dorosłych. No, tak trochę. No tak, wspominasz to już stary chyba 7 raz, od kiedy wróciłeś tu kwartał temu. Dobra, byliśmy w tym domu, zajdźmy tutaj, zobaczmy, czy Hailey ma jakieś scenki albo cokolwiek. Chyba nie. Strasznie mnie ciekawią te drzwi w pokoju Hailey. Chociażby właśnie dla nich chyba warto byłoby rozwinąć tą znajomość do końca. Jak my w ogóle stoimy ze znajomością z Hailey, wy mi powiedzcie? Tak sobie. 6 na 8. No to jeszcze dużo przed nami. Komu miałem dawać truskawki? Maru miałem dawać truskawki. Dobra. Przywitajmy się z Penny. Okej, okay, zaczyna się robić dziwnie. Zaczynam żałować swoich decyzji. I tego, że z wszystkimi rozwijałem te znajomości do maksimum. Dobra, tu nic nie zrobimy, bo w sensie ze śmietnikami, bo młody się czai. Niestety zobaczę, jak grzebiemy. Dobra, George, nie przeszkadzamy ci więcej. Przywitajmy się jeszcze z Evelyn. No zawsze tak mówisz, a potem mnie nie uczysz. Tylko robi nadzieję, że mnie nauczy fajnej recepturki. Co tymczasem się dzieje u Piera? Cześć, Elliot. Eliota nie ma. Znaczy, Piera nie ma przy tym. Przy kasie. No to już możemy wpaść się przywitać z Caroline, jak jesteśmy w okolicy. Nic ciekawego. O, jest... O, dobra. Jest Abigail. Przywitajmy się z Abigail, która siedzi przed wyłączonym telewizorem. Abigail, wiesz co? Może mała podpowiedź. Łatwiej byłoby ci przejść ten pierwszy level, jeśli włączyłabyś telewizor. No niestety, Abigail nie jest zbyt kumatą dziewczyną. Ale się stara. Skoczymy też na górę do Robin, Dementusa i Maru i Sebastiana. Zobaczymy, co tam u nich ciekawego. W ogóle jak jest to jest z tymi zapasami? Został mi tylko biuletyn. Tu brakuje mi takich rzeczy jak słonecznik, który wyrośnie mi w lato. I to, czego jeszcze nie mogę posadzić, czyli pewnie też w lato. Chyba, że kupuje się na tym. Na pustyni. Ale nie, bo byliśmy na pustyni, sprawdzaliśmy, tam były buraki, coś jeszcze w wiosnę. O, rodzinka cała tutaj. Znaczy, pół rodzinki. Głowy rodziny. I wiecie, gdzie zajdziemy? Do Linusa, bo mi jest normalnie głupio, że mimo, że z nim jako pierwszym chyba rozwinęliśmy znajomość do tego poziomu, to naprawdę dawno się z nim nie widzieliśmy. Mam wrażenie, że możemy prędzej czy później tą znajomość na 10 poziomie stracić. Spokojnie, Linus, ja ciebie lubię. Do poszukiwaczy przygód nie idziemy, chyba to bez sensu. Możemy zejść na chwilę do jaskini w sumie, powymiatać troszkę mieczykiem. Pozabijać jakieś slajmy. Ze slajmów wypada sap, a sap jest mi przecież potrzebny do tego. Zjedźmy na 60 powiedzmy. A sap jest mi potrzebny przecież do nawozów. Boże, pusto? Pusto.
duchy! Wow, ile tu tego jest? Ej, dobra, gdzie ten duch się zapuścił? Bo on gdzieś odleciał. Dziękuję. Kurde, jak tu łatwo jest w ogóle przechodzić na dół. Co chwilę mi jakieś drabinki wypadają, albo już są w ogóle zanim jeszcze cokolwiek ruszę. O, dobra. Naciepiamy się tutaj skrzydełek i innych esensów. I węgla, o, też dobrze. Dawno już nie przypaliliśmy żadnego metalu, zauważyliście? Że to już trochę odeszło w niepamięć. Aż dziwne, jak się o tym pomyśli. Przez długi, długi czas wydawało mi się, że to będzie najważniejszy element tej gry. Zabawne jest to, że ja się w ogóle mogę o nich rozbijać. Mogą mnie atakować i nic mi się tu praktycznie nie dzieje. Jakieś marne 1 HP mi zabierają. No i przejście oczywiście musiało się odblokować przy tym. Przy drabinkach, bo na deskach się nie mogło zespawnować. No cóż. No nie no, w tym tempie to nie zbiorę tyle sapa, żeby cokolwiek mogło mi to pomóc. Wychodzimy stąd, słuchajcie. Spadamy do góry. Prostego powodu, jest 10 z hakiem. Zdążymy jeszcze obskoczyć karczmę. Ja wolę jednak sobie porozmawiać z moimi ziomeczkami. Może coś ciekawego się wydarzy w nocy w miasteczku. A jutro Pierre. Jestem nadal przerażony faktem, że doktorek jest w tej grze z kategorii singli. Jest tak nudną cholernie postacią, że nawet sobie nie wyobrażam, jak ktoś mógłby chcieć z nim rozwinąć do tego stopnia znajomość. Cześć Shane. Cześć Clint. Clint, ty lubisz chyba sztaby jakieś, nie? Ja ci muszę to znaleźć. Nie, ty lubisz ogólnie kruszce, ty lubisz takie rzeczy jak Emily. Ja ci muszę w końcu zacząć jakieś prezenty przynosić, mam się tego od groma. Tyn, 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 tyn. Dobra, sam może dużo nie wyprodukowałem w dniu dzisiejszym. O, już mu dałem, dobra, trudno, innym razem. Ale zobaczcie, że całkiem sporo bajerów po prostu zebrałem. Dawno już takiego dnia nie było. Dobra, wracamy do domu, zdążę jeszcze opchnąć do skrzyni wszystko to, co mam. A jutro, urodziny Piera. I ktoś jeszcze ma zaraz po Pierze urodziny, nie? Teraz już nie pamiętam. Nie wiem, czy Emily przypadkiem, nie? Dobra. To. I starczy. Resztę pierdół kładziemy tu do skrzyni. Wungiel, hardwood, slime i sap. No i to tyle. I do spania. Zobaczmy jeszcze w tym kalendarzu tylko, żeby się upewnić. Emily, dobrze myślałem. Dobra, to w przyszłym odcinku będziemy obchodzić urodziny Emily i ostatni dzień wiosny roku drugiego. O! Chcemy więcej damage'a czy więcej HP? 25 HP wydaje się czymś bardzo małym w porównaniu do 15% damage'a. Autentycznie. Wydaje mi się, że to jest dużo lepszy perk. W sensie, bo jak sobie porównacie procentowo... nie, dużo lepiej jest damage'a brać. Dużo, dużo lepiej. Dzień 26! Lubię dzień 26. Mam urodziny 26. Co tam w telewizorni? Pogoda. Jutro będzie pięknie, słonecznie. Czemu mnie to nie dziwi?
A duchy są dziś bardzo szczęśliwe, to słuchajcie, jeśli się szybko wyrobimy, to jeszcze skoczymy dzisiaj na pustynię. A Caroline nauczyła mnie nowej zupy, dziękuję bardzo. No, halo, wyrywajcie się. Z tego może nie będzie 50 tysięcy, ale zbliżymy się zdecydowanie do naszego miliona. On tylko wyrywa, tak po prostu podnosi łapy do góry, jakby wypychał to gdzieś w powietrze. Zabawnie to wygląda, sobie właśnie zdaję sprawę. Dobra. Tu chyba wszystkie wyrwane, czy coś na dole? Nie, tu jeszcze pewnie to zajmie ze dwa dni. Wszystko z tej strony. Proszę państwa. To zbierzmy od razu te fanty. Idźmy to sprzedać. Pięknie. I bierzemy się za zwierzęta. Znowu od lewej. Okej, uksawka pusto, trudno. U Jakubiego pusto. U Łęziaka pusto. Jusi pusto. O Boże. Jeszcze baby niestety. Jeszcze baby. Pewnie kilka dni i powinno być wszystko ok. Dobra, a tymczasem. Tu też dzisiaj pusto. Co, 4 jajka i 4 mleka? Słabioza na maksa. Dawno takiego słabego dnia nie było. No dobra, czasem się może zdarzyć. A nie, dobra, więcej jajek. Pominąłem gdzieś. Okej, z tej strony gotowe. Schowałbym w skrzyni trochę fantów. Właściwie to poszedłbym do cyganki jednak. Trochę krótszy sobie zrobimy dzisiaj ten dzień w na pustyni. Ale zrobimy go mimo to. Tylko po prostu najpierw załatwimy kilka istotnych spraw. Cześć, co masz dzisiaj? Ło, nie widziałem tego wcześniej. Dziwna to potrawa. Powiem wam, że nic ciekawego poza oczywiście Rare Seedem, który zabieramy. Te Rare Seedy chyba sobie zaraz po prostu posadzę w tym w szklarni. Nie ma co czekać. Szczególnie, że mam miejsce w szklarni. Do kanału sobie wejdziemy miastem. Myślę, że tak będzie szybciej. Dawaj, Iridium. Dziękuję. Tak trochę żałuję, że nie ma jeszcze jednego poziomu sprinklerów. Czekaj, Kent. Pogadajmy. Dobra. Mi wystarczy. Do zobaczenia kolejnego dnia. Dobra, jeszcze musimy szybko Piera nawiedzić. Pier.
Mam nadzieję, że jest w swoim sklepie. O, w ogóle, o, zadanie społeczności, dawno nie było. Czerwony grzyb? A, dobra, wiem który. Myślę, że jest bardzo mała szansa, że go znajdziemy, ale spróbujemy. No, proste, stary. Cieszę się, że ci się podoba. Szybka gadka z Abigail. I lecimy na pustynię. Nie zwoiłem pewnie dzisiaj zbyt wiele, ale dawno nie byliśmy. Taka forma rozgrzewki, myślę, nam się przyda. Nie wiem, po co to podnoszę, tylko mi będzie zawadzało w ekwipunku. Ale najwyżej potem będę usuwał. Cześć pani, jedziemy. Kamień, super. Skąd te kokosy się tu biorą, jak tu nie ma drzew kokosowych? Co nie, Sandy? No, już na zerze. Kurde, trudno będzie z nim rozwinąć. Czekajcie, czy ja przypadkiem nie mam? Nie, nie mam. Szkoda. Musimy pamiętać, żeby je przywozić, te kwiatki. To jest jedna z rzeczy, które zdążyłem zapomnieć przez ten mój, powiedzmy to, urlopik YouTube'owy dwutygodniowy. Dobra, wbijamy. Będziemy cisnąć też trochę w kamień. No, tak jak pamiętacie, potrzebuję dużo kamienia, żeby w końcu zrobić kiedyś udanego, porządnego rana iridiumowego. Kamienie są mi potrzebne do zrobienia schodów. Coś tu gdzieś tu? Nic ciekawego niestety. Jeszcze rybę słyszę. Dobra, odwróciłem się na czas. Weźmy ją tak z boku. Kurde, jeszcze mnie ugryzła. Jeszcze jedna leci. Dobra. Czekam, aż mi w końcu któraś z nich wyrzuci jakiś fajny ten. Jakieś fajne jedzonko. Albo chociaż bomby. Nawet bomby byłyby spoko. No come on, dajcie drabinki. Ma być szczęśliwy dzień. 14, a jestem na pierwszym piętrze. No to jest po prostu niewyobrażalne. No bez jaj. Zaraz rozłupię cały kamień w ogóle, jaki tutaj jest, i nadal nie znajdę drabinek. No come on! Mój stopień zażenowania po prostu tą sytuacją jest nie do opisania. No cholera jasna, zaraz mnie coś strzeli tutaj. Niech to nie będzie ryba. Nie, słuchajcie, takiego pecha jeszcze nie miałem. Nigdy. No co tu się odwala? Zaraz mi się skończą kamienie. 4. No. Jak były 3 do końca, to się łaskawie pojawiła drabinka.
Przegięcie pały po prostu. Ogólnie jak są poziomy z mumiami, to jest lipa. To trzeba lawirować między nimi. Jeszcze ryby zaraz nadlecą. Leci pierwsza. Leci druga. Jest bomba. Moglibyśmy to wykorzystać i tą bombę gdzieś tu zaraz zdetonować. Pomyślę, czy tak zrobimy. Tylko najpierw ich tu może zbierzmy. To zbierzmy was tutaj, proszę. Chodź ty też. Idziesz? Idziesz? Chodź. Chodź. To jest niesforne stworzenie. O, cukiera, super. Lizek jest fajny. Znowu leci ryba. Nie zdążyłem. Dobra. W ogóle wygląda tak samo jak tamto piętro, na którym byłem wcześniej, przed chwilą. Co jest totalnie bez sensu. No nie, no to jest naprawdę najgorszy chyba run w kopalni, jaki miałem kiedykolwiek. Ja tu nic nie jestem w stanie uciupać. Jeszcze ryba. Dobra, coś bardziej sensownego. Slime. Ze slime'a może wypaść oczywiście. Iridium. Jest iridium. Trochę wungla w skrzyni. Tu sobie rozwalimy skałki. Widzę kolejne skrzynie na dole. Geotki. Geotki sobie otworzymy prawdopodobnie na setny odcinek. O, dobra. I to lubię. Trzy poziomy to mało niestety. Tam jest wejście, czyli tu będziemy szukać czegoś bardziej sensownego. Trochę złota, trochę rybek. Jest bomba, dobra, to mi się podoba. Jest kolejny dołek. Pytanie, czy tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. No, to ja byłbym za tym, żeby zjeść żarełko, które mieliśmy przygotowane dla gasa i... troszeczkę się zregenerować. Lepsze to niż nic. 4 levele w dół. No i znowu niestety mumie. Przykro mi. Prawdopodobnie na tym levelu się ten run skończy. Chyba, że będziemy mieli dużo szczęścia i faktycznie drabinka nam wyskoczy. O, już jest na dole. Dobra, dobierzemy Earth Krystala, bo mamy ich ostatnio mało. I skakujemy w drabinkę. No już na tym 12 mógłbym mieć jakąś szansę na pojawienie się tego iridiumowego ora, ale chyba nie pozwolą mi na to. Dobra, nie ma co się zastanawiać, tylko wskakiwać do dołka. Szczególnie, że jest już godzina 20. Tylko 11 muszę się maksymalnie zwijać. Co my tu mamy? Mamy topaz i mamy aquamarine. Cóż, nie mam miejsca? Miejsca nie mam, ale to nic. Ja mogę wywalić na przykład żołądź. Nie potrzebuję żołędzia. Mogę... Kurde, takim standardem, jak to się już przychodziło, to był zwykle ten 25 poziom. O, czerwony grzyb, czyli akurat to, czego potrzebuję do zadania. Ale numer, nie spodziewałem się właściwie, że go tutaj znajdziemy. Pozbądźmy się w takim razie
A to może zjedz Melika? On przecież coś mi daje, nie? Pewnie, że mi daje. To lepiej go zjeść niż wywalić. Dobra. Ło! Ostrożnie, ostrożnie. Ło! Tam mogło się to źle skończyć, dlatego już spanikowałem i wskoczyłem po prostu do dziury. Pewnie będzie ich tu więcej. Jak już się pojawia jeden nietoperz, to zwykle jest ich całkiem sporo. Nie, jednak bez standardów kwarcu nie podniosę, ale nawet nie muszę, mam go całkiem sporo. Tak sobie myślę, że chyba faktycznie zrobimy sobie niedługo Iridium Banda. Nawet dwa może. Poziom 21. 22. Dwudziesty trzeci. Jednak może nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Co to było? To są diamenty, nie? Tak, to są diamenty. No diament bym przygarnął kosztem czegoś. Slajma na przykład. Czekajcie, bo nie mam bomby. Mam dwie bomby. Czemu ja bomb nie używam? Jest drabinka, jest geotka. Zbierzmy na razie fanty, zobaczmy co z tamtej strony wypadło. Też geotka, to dobrze. Jeszcze zdążymy zejść na 24. O fuck, ale zagęszczenie. Takiego komorzyska to jeszcze tutaj nie widziałem w tej grze. Coś ciekawego poza komarami? Nie, tu diamenty, mogę sobie wydobyć. I spadamy. Magmowa geotka, no na nią też zrobię miejsce. Zamiast kwiatków może być, cokolwiek. Dobra, uciekamy, słuchajcie, bo zrobiła się zaraz 12, więc no tak w samą porę sobie wrócimy, żeby pójść spać. Żadnych scenek dzisiaj nie było sensownych, nic z tych rzeczy. A jutro urodziny Emily, słuchajcie, jutro urodziny Emily, cóż takiego jej wręczymy? Jest dużo rzeczy, które ona lubi i mam całą masę takich rzeczy w skrzyniach na mojej farmie, więc bez problemu coś jej wybierzemy. No i wypadałoby w końcu zrobić to miejsce na hatch slime'a. Slime hatcha, przepraszam, slime hatcha, zdecydowanie. Dobra, sprzedam sobie już tam innym razem. Opróżnimy plecak. Jutro rano, a na dziś kończymy. Ile mi pieniędzy przyszło? Prawie 20 tysięcy. No, tak jak mówię, przez te 3 dni powinienem spokojnie wbić ten milion. Mój pierwszy milion! Czajcie, w półtora roku zarobić milion na farmie? W jedną osobę? Nice. Dobra, w każdym razie na dziś to wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Wytrzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.